To jest specjalny program Onetu poświęcony tej informacji, o której dziś mówi cały świat. Królowa Elżbieta II nie żyje. To, co Państwo oglądają w tym momencie, to jest Londyn, pałac Buckingham. Na żywo widać tłum, który gromadzi się pod tym pałacem. No i tak będzie pewnie przez najbliższe minuty, godziny, a zapewne dni, ponieważ Wielka Brytania w żałobie. Europa w dużej mierze również w żałobie, ponieważ jak pisze duża część komentatorów brytyjskich, europejskich i też amerykańskich, skończyła się pewna epoka. I o końcu tej epoki, o tym, co teraz z Wielką Brytanią, co teraz z monarchią, jak i to wszystko, co dzieje się teraz na naszych oczach, jaki to wszystko będzie miało wpływ też na nas tutaj w Polsce, o tym w tym programie Państwu opowiemy. A moimi Państwa gośćmi będą Dominika Olszyna, redaktor naczelna Onet Kultura i Onet Lifestyle. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu i Michał Broniatowski, Polityko. Dobry wieczór. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do rozmowy, to spójrzmy, jak to, co wydarzyło się dziś na zamku w Szkocji, komentują polscy politycy, chociaż nie tylko polscy. Na początek Andrzej Duda, który na Twitterze pisze tak. Moje najgłębsze kondolencje dla rodziny królewskiej i wszystkich Brytyjczyków w związku z odejściem jej królewskiej mości. Od dziesięcioleci była ucieleśnieniem wszystkiego, co czyni Wielką Brytanię naprawdę wielką. Będzie jej brakować, zostanie zapamiętana w Polsce i na całym świecie. To wpis Andrzeja Dudy. Premier Mateusz Morawiecki również już zamieścił kondolencje. Odeszła królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II. Ikona, symbol potęgi, kultury oraz tradycji Zjednoczonego Królestwa i życiorys stanowi prawdziwą kronikę dziejów świata, zwłaszcza burzliwego XX wieku i olbrzymich zmian, których była świadkiem, napisał premier Mateusz Morawiecki. Drodzy Państwo, zgadzacie się z tym, że kończy się pewna epoka nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w całej Europie? Wszyscy patrzą na Bartka. Państwo teraz sobie nie widzą, wszyscy patrzą na Bartka Węglarczyka, wywołując go do głosu. Kończy się era na świecie, nie tylko w Wielkiej Brytanii czy w Europie, ale na świecie. Ja mam takie głębokie przekonanie, muszę powiedzieć, że naprawdę jakiś etap naszego życia, wszystkich nas się skończy. Jest na świecie trochę osób, które pamiętają świat bez Elżbiety II, ale jest ich bardzo niewiele i muszą wszyscy mieć powyżej 80 lat. Muszą mieć mniej więcej 80 lat lub więcej, tak jest. I to jest no, niebywała rzecz zupełnie. Jak sobie uświadomimy, że to jest osoba, która została królową, kiedy Harry Truman był prezydentem Stanów Zjednoczonych. I to jest osoba, która była królową od czasów, kiedy Winston Churchill był premierem, aż do Liz Truss, która z została teraz premierem. Przyjaźniła się z Johnem Kennedym, przyjaźniła się z Charlesem de Gaulle. Świat miał 2,5 miliarda mieszkańców, kiedy została królową. No są wszystko rzeczy. To był nasz prawdziwy łącznik ze światem, który odszedł razem z nią. Nie ma już ludzi, którzy pamiętają tamte czasy. Nie ma ludzi, którzy podejmowali decyzje wtedy. I ja mam takie bardzo głębokie przekonanie. Siedziałem się wbity w telewizor, oglądałem tą bramę w posiadłości królowej zamkniętą, kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, co się stało. I miałem takie wrażenie, że naprawdę na naszych oczach się zamyka się taki rozdział w książce świata. Jak będzie kiedyś świat się skończy i będzie taka wielka księga, która będzie opisywać jego historię, to właśnie się zamknął rozdział w tej książce. Ogromny symbol, ogromna też strata. Ty zresztą, Bartko, napisałeś komentarz na stronie głównej Onetu, Elżbieta II, królowa wielu z nas, gdzie też tak bardzo osobiście piszesz o królowej, piszesz też o tym, jakim ona była człowiekiem i właśnie, że jakaś epoka się w związku z tym kończy. Zanim, Michale, do ciebie przejdę i oddam tobie głos, to jeszcze Dominika, bo królowa Elżbieta była królową, jak sama nazwa wskazuje. I na pewno jeszcze dodasz, że kobietą. Oczywiście, ale zanim te kwestie polityczne, była też ikoną. Ona też była ikoną. Nie powiem, że popkultury, ale była ikoną świata. No wszyscy znali Elżbietę II, każdy kojarzył jej postać. Była też ikoną popkultury, że wspomnę tylko o Sex Pistols. Właśnie. No tak, okej. Okay. Była też ikoną popkultury. Piosenka na początku miała się nazywać No Future, więc chyba 77, tak? Ale może tutaj nie mam racji. Znaczy, wydaje mi się, że zgadzam się, że była oczywiście ikoną popkultury, bo mi się wydaje, że w ogóle cała rodzina królewska jest ikoną popkultury. To znaczy, to jest ogromny przemysł. I nawet to, co się dzisiaj dzieje w kontekście Meghan, tak? I to, że ona mówi, nazywa jakby Pałac Buckingham firmą i w ogóle całą rodzinę firmą, to też jakby o czymś mówi, że to było w pewnym sensie też przedsiębiorstwo. I mi się zawsze wydaje, że warto pamiętać, że to był też biznes dla Wielkiej Brytanii marketingowy, więc ten element, ja bym się chyba zgodziła z tym, że była ikoną popkultury, bo my, znaczy my, twórcy kultury czy popkultury ją wykorzystywali wiele, wiele razy, nie tylko w piosenkach, ale także w innych jakby miejscach, w których można było z niej zrobić, dzisiaj powiem tak popularnie, mema, albo komiks, albo pastisz, albo niezwykłą historię jak The Crown, która jest jedynką tak naprawdę na Netflixie,
za każdym razem, kiedy jest nowy sezon, więc no tak, no była ikoną też popkultury i to chyba nie ma co, to chyba nie jest nic złego, tak mi się absolutnie wydaje. To jest jedna z tych niewielu postaci, już Michał tobie oddaję głos, która rzeczywiście jest symbolem historii świata, tych przemian, o których jeszcze będziemy mówić, która panowała, nie rządziła, była ważną osobą w polityce i była ważną osobą w popkulturze, chociaż chyba nigdy o to nie zabiegała, żeby do tej popkultury wejść. To nie był taki polityk, który chciał być na czołówkach, który chciał być tym memem, żeby mówili, byleby mówili. No media to spowodowały, to znaczy, że media, to jest też w ogóle bardzo ciekawe, bo jak ona się urodziła, to było właściwie radio i zaczynała być telewizja i potem to się rozwijało, więc to ten dostęp do Elżbiety II, jaki mieliśmy, tak naprawdę zawdzięczamy mediom i tym, jak one się rozwijały. No ja też chcę przypomnieć, że kilka lat temu Elżbieta puściła pierwszego na Instagramie pierwszy post, co też jakby było pewnym symbolem, więc to, że my dzisiaj wiemy o rodzinie królewskiej tyle, ile wiemy, no to zawdzięczamy właściwie trochę też technologii, bo gdyby nie to, no to oni by nadal byli w tych pałacach i byliby tą wielką tajemnicą, do której nie mamy dostępu, więc no. Zresztą Elżbieta II, z tego co pamiętam, kiedyś porozumiała się z telewizją BBC, żeby stworzyć specjalny film o życiu rodziny królewskiej, do którego miała pełnię praw, raz został ten film wyemitowany. Był ten odcinek w serialu The Crown. I później ten było, że jej mąż, jej mężowi bardziej na tym zależało i on był takim trochę modus operandi i tego. Klęską. Tak. Dokładnie tak. Michał Broniatowski. Michale, co to oznacza dla Europy ta zmiana symboliczna? Odchodzi Elżbieta II, mamy kolejnego króla, jest król Karol. Karol III. Tak jest. Karol III, tak. Jeszcze w sprawie ikon, to jeszcze jedną bardzo ważną ikoną była królowa angielska, mianowicie jej wizerunek jest na wszystkich banknotach funtowych i na wszystkich monetach funtowych i pensowych, więc to jest coś, no, niewątpliwie było częścią życia. Każdy nosił przecież w portfelu ten wizerunek, ale to taka dygresja. No, śmierć królowej to jest królowej Elżbiety, która dłużej panowała niż ja żyję, a jestem już starszym panem trochę, to jest koniec tej epoki powojnia. Po II wojnie światowej, kiedy świat ewoluował w ogromnym tempie, nastąpiło kilka rewolucji, zarówno politycznych, jak i technologicznych. No, ona była świadkiem, tak jak i my, tej takiej rewolucji gutenbergowskiej w internecie. Więc i świadek tych wszystkich zmian odchodzi, jako też ostatni polityk, no można ją nazwać politykiem, który no, uczestniczył w życiu Wielkiej Brytanii w sposób bardzo ważny podczas konfliktu sueskiego, podczas wojny o Falklandy, a podczas konfliktu w Irlandii, kiedy to zginął również jej kuzyn, został zamordowany w wybuchu bomby, więc w sensie takim materialnym, ja myślę, wiele dla Europy się nie zmieni. Będzie Europa po prostu i Stany Zjednoczone i reszta świata będzie po prostu żałowała odejścia świadka historii i twórcy tej historii, ale praktycznie no, może to tylko zmienić coś wewnętrznej sytuacji Wielkiej Brytanii. A być może no, zmieni się w ten sposób, że nie będzie ona już głową państw, znaczy król brytyjski nie będzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii nie będzie też głową państwa, kilkunastu innych państw rozrzuconych po całym świecie. Znajdą jakiś inny sposób, bo to jest troszeczkę sztuczne jednak, że no, głową państwa kanadyjskiego albo Australii. Albo Nowej Zelandii. Tak, jest królowa brytyjska. Zaraz do tej symboliki, Michale, jeszcze przejdziemy. Ja chciałem teraz pokazać fragment też bardzo symboliczny. To jest kilkadziesiąt już minut temu moment, kiedy właśnie na bramie pałacu Buckingham, państwo przed momentem mieli okazję zobaczyć, jak teraz sytuacja przed tym pałacem wygląda, jak na bramie tego właśnie pałacu jest wywieszone to oświadczenie, które to też ta symbolika, ta tradycja brytyjska, właśnie to jest ten moment, oświadczenie, w którym pałac informuje o tym, że królowa nie żyje. To oświadczenie brzmi: królowa zmarła spokojnie w Balmoral dzisiaj po południu. Król i królowa konsorta pozostaną dziś wieczorem w Balmoral, a jutro wrócą do Londynu. Lakoniczne, spokojne
oświadczenie. Jak ważna w tym wszystkim, Bartku, jest ta symbolika? No bo wiemy, że monarchia no to jest symbol. Wielka Brytania to jest tradycja, kraj oparty w dużej mierze na tradycji. Jak to wszystko jest istotne dla Brytyjczyków i czy ta epoka, ta zmiana, ta rewolucja, o której też już tutaj mówiliśmy, która wydarzyła się za czasów życia Elżbiety II, spowoduje, że to jest ostatnia taka królowa i ostatnie takie pożegnanie królowej brytyjskiej w historii? Nie wiem, czy to będzie ostatnie. No, prawdopodobnie już taki osoby, która tak duże piętno wywarła na narodzie, to nie będzie długo. Pewnie nigdzie na świecie, nie tylko w Wielkiej Brytanii. Ale oczywiście, że te tradycje są super ważne. To jest troszkę takie... To są takie procedury, tak? My się bardzo ekscytujemy tymi procedurami, jak wygląda ten London Bridge, ten program przekazywania... O którym jeszcze będziemy mówić. Tak? Przekazywania władzy, informowania narodu, informowania rządu, informowania polityków i tak dalej. Wszystko ma znaczenie. BBC pokazywało na żywo, jak jest zniżana do połowy flaga na Balmoral, która jest ważna, ponieważ to jest flaga królewska szkocka, w odróżnieniu od flagi królewskiej, angielskiej, albo walijskiej, albo północnoirlandzkiej. I to miało takie znaczenie, że Szkoci, którzy, jak wiemy, część z nich chce się odłączyć od Zjednoczonego Królestwa, też wyrażają żałobę w ten sposób z powodu odejścia królowej. Wszystko ma znaczenie. I to wszystko jest podporządkowane jednemu celowi. Pokazać Brytyjczykom, że jest ktoś, jest grupa ludzi, na czele których stoi królowa albo król, którzy pilnują tego państwa, cokolwiek się w tym państwie dzieje, premierzy się zmieniają, ministrowie się zmieniają, a monarchia trwa. I to jest oczywiście wspaniałe, cudowne, mi się to bardzo podoba, jeżeli się to robi z klasą, jeżeli się to robi z oddaniem, a Elżbieta II dla mnie jest symbolem służby narodu. Znaczy, ona mało o tym mówiła, ale to robiła, w przeciwieństwie do bardzo wielu polityków, nie tylko w Wielkiej Brytanii, którzy o tym bardzo dużo mówią i bardzo mało przy tym robią. I tutaj stawiamy na moment kropkę w naszym studiu, chociaż do was jeszcze, drodzy goście, będziemy wracać. Teraz nasz kolejny gość, Maciej Czajkowski, korespondent mediów brytyjskich, jest z nami. Dobry wieczór, panie Macieju. Dobry wieczór. Rozmawiamy o tej symbolice, o tej bardzo ważnej symbolice dla Brytyjczyków, ale też dla Europejczyków, dla obywateli świata, bo przecież życiem rodziny królewskiej żył i żyje wciąż cały świat. Co teraz może się zmienić w samej brytyjskiej monarchii? Król Karol, nowy król Wielkiej Brytanii, to będzie rewolucja dla monarchii brytyjskiej? Król Karol III, już wiemy. No trochę będzie to co najmniej trudny czas i każda transformacja w każdej monarchii to jest bardzo trudny czas i bądźmy szczerze mówiąc, no kończy się jakaś bardzo ważna era. Era ważna nie tylko dla Brytyjczyków, ale właśnie dla całego świata, dlatego następca królowej będzie miał bardzo trudne zadanie po tej epoce elżbietańskiej. Ja zawsze to powtarzam, będzie epoka dwóch królów, króla Karola III i tego króla PR-owego, de facto to będzie książę Walii William. I William został przez królową już bardzo mocno wciągnięty w te wszystkie sprawy monarchii. Niedawno William przeniósł się z całą rodziną do Windsoru i był bardzo aktywny od wielu lat właściwie, ponieważ królowa, myślę, że zdawała sobie dobrze sprawę z tego, że te notowania społeczne Williama są dużo wyższe niż notowania jej syna. Mówiono przecież bardzo często, że być może to William zostanie królem, a nie Karol. Prawda jest taka, że William przez dużą część swojego życia był takim dandysem, który o swoich przyszłych obowiązkach prawdopodobnie tak często nie myślał. Natomiast William od samego początku był szykowany na następcę tronu. No i efekty tego są. Paradoksalnie też wiele osób mówi, że Karol będzie miał bardzo trudne zadanie, ponieważ wszyscy będą pamiętali mu Dianę i jej rozwód, jej śmierć. Natomiast myślę, że śmiało można powiedzieć, że małżeństwo z Kamilą bardzo Karola ustawiło na taki właściwy tor przyszłego monarchy. I dziś Kamila jest no, akceptowana, myślę, że nawet więcej trzeba powiedzieć, jest lubiana.
Natomiast królowa rzeczywiście do końca bardzo mocno planowała, jak to wszystko będzie wyglądało, ponieważ najważniejszym zadaniem królowej było przetrwanie monarchii. I to była, prawda, monarchia, która przeszła, no, miała bardzo wiele doświadczeń śmierci, zdrady i przeżyła bardzo, no, doświadczenia niezwykle bogate, a jednak przetrwała, jak popatrzymy na inne rodziny królewskie na świecie, no, ich już nie ma, no, Windsorowie nadal jednak trzymają się dobrze i to jest zasługa na pewno królowej. I tutaj pozwolę sobie wejść panu w słowo, za co bardzo przepraszam, ale chcę od razu dopytać, bo królowa Elżbieta według różnych badań w Wielkiej Brytanii cieszyła się popularnością, sympatią na poziomie 80%. No to jest niewyobrażalny poziom dla wielu polityków i marzenie na świecie dla wielu polityków, dla wielu osób, które są osobami publicznymi. No i patrząc na króla Karola III, na jego historię, na to, jak wiele też antypatii wzbudza w Brytyjczykach, zastanawiam się, czy on nie osłabi tego podejścia Brytyjczyków do właśnie tej monarchii, do tego, o czym pan mówił, do tego, co zbudowała Elżbieta II. No, Karol będzie musiał znaleźć pomysł na siebie. Dlatego też powiedziałem, że będzie miał bardzo mocnego pomocnika, syna swojego, następcę księcia Walii. I jeśli znajdzie ten pomysł na siebie i będzie potrafił przemówić do, no, tej młodszej części Brytyjczyków, to być może sobie poradzi. Przepraszam, że mówię być może, bo przez cały czas mam z tyłu głowy to, jak bardzo ważną osobą nowoczesnej historii Wielkiej Brytanii była królowa Elżbieta II. I nawet wśród zwolenników republiki, no, oni nie potrafili jej... Dla nich jest to też bardzo smutny dzień. Nie jako, że stracili monarchinię, tylko stracili dużą część swojej nowoczesnej historii. Także dla Karola, no, szykują się nie tylko ciężkie i trudne dni, miesiące, lata i dekady. Ale bardzo trudne zadanie. Jeszcze dopytam o jedną rzecz. Pan o tym wspomniał, że królowa Elżbieta II miała ten nadrzędny cel, czyli żeby przetrwała monarchia. Dla nas tutaj w Polsce, no i też dla wielu osób pewnie na świecie, trudne do wyobrażenia jest to, o czym piszą media światowe, media europejskie, w tym Politico, pisząc o tym London Bridge, o tym, jak zaplanowane jest to wszystko, co ma się wydarzyć po śmierci królowej, że królowa rozmawiała, jakby planowała to, co ma wydarzyć się po jej śmierci, że to wszystko ma być właśnie symboliczne, że ma być tych 10 dni żałoby. Ona miała o tym rozmawiać z premierami brytyjskimi, żeby te wszystkie szczegóły ustalać, jak piszą media też brytyjskie, samodzielnie. Tak jest. No, one były też weryfikowane mniej więcej 3 razy do roku, bo to się zmieniała i scena polityczna, i inne czynniki. Świat się zmienia, prawda? Więc te plany były zmieniane. Te plany, pierwsze plany pojawiły się już w latach 60. I oczywiście na nich się bardziej mocno skupiono wraz z wiekiem królowej. To jest oczywista rzecz. Ja brałem udział w planowaniu pogrzebu Margaret Thatcher i wiem, jak bardzo precyzyjnie to jest wszystko zaplanowane. I także to nie jest taki moment, po pierwsze, to nie jest moment, chwila paniki, bo wszyscy wiedzą, co mają robić, a dwa, że rzeczywiście, no, królowa, książę Filip też brał udział w planowaniu swojego pogrzebu. Nawet zaprojektował auto, którym miała być wieziona jego trumna. Także to niech nas to nie zaskakuje, to jest wszystko zaplanowane, czy ma to za zadanie, no, utrzymanie zainteresowania monarchią? Prawdopodobnie też, ale no, nikt tutaj nie chciałby żadnych spontanicznych reakcji, ruchów i takich obiecuję, że nie będzie. To wszystko będzie według zegarka. Tak jak mówię, wszystko było weryfikowane kilka razy w roku, a w zależności od zmian
scen politycznych, zmian bo społecznych. Jest właśnie Wielka Brytania. Panie Macieju, bardzo przepraszam, że znów muszę panu wejść w słowo, ale czas jest niestety nieubłagany. Taka jest Wielka Brytania zaplanowana i symboliczna. Maciej Czajkowski, korespondent mediów brytyjskich, był z nami. Bardzo dziękuję, że znalazł pan czas, żeby pojawić się w programie Onetu. Ja teraz jeszcze państwu pokażę trzy zdjęcia. To jest ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie, gdzie ludzie składają kwiaty, ponieważ także Polacy czują się w jakiejś mierze związani z monarchią brytyjską, jaką takim też symbolem może minionego czasu, być może nieminionego czasu, a takim symbolem polskości w mediach brytyjskich jest Kasia Madera, dziennikarka BBC, która teraz jest z nami. Dobry wieczór również. Bardzo dziękuję, że udało się znaleźć czas dla widzów Onetu. Co to dzisiejsze bardzo smutne, dramatyczne wydarzenie oznacza dla Polki pracującej od tylu lat w BBC, mieszkającej od tylu lat w Wielkiej Brytanii i opowiadającej na co dzień też o tym, co dzieje się w Londynie i tłumaczącej też te zawiłości tego londyńskiego życia, też przecież rodziny królewskiej? No ja jestem z pochodzenia polskiego, ja byłam urodzona w Wielkiej Brytanii, więc to trochę jest dla mnie no, taka dziwna sytuacja. Jestem tak pomiędzy dwoma krajami i powiem wam, że to jest, no to nie chcę powiedzieć, że to jest moment szoku, bo oczywiście królowa miała 96 lat, ale to jest wielka zmiana dla tego kraju. To będzie wielka, wielka zmiana. My, są pokolenia, które jak ja nikogo innego nie znali na czele tego kraju niż osobę, niż królową. I teraz będziemy się przyzwyczajać do króla Karola. To jest no, duży, duży moment. W tej chwili to wielki smutek, oczywiście. I widzimy teraz za moment będę jechała pod Buckingham Palace, tam prowadziła program. I tam już widać, ile tłumy ludzi się zbierają. Powiem wam, że no, oczywiście Wielka Brytania to pada deszcz. Całe lato nie padało deszcz, a teraz otworzyły się nieba i cały czas leje. A mimo to, jak widzicie te zdjęcia, no, osoby chcą po prostu jechać do Buckingham Palace i złożyć swoje kondolencje, mimo to, że oczywiście królowa była w Balmoral, to miejsce, gdzie rodzina królewska spędza swoje czas podczas lata. No, to jest moment dużej zmiany dla tego kraju. Jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo śledząc twoje, pani, programy w BBC, często też mówicie o Brexicie, o tym, jak to wszystko też może wpłynąć na Europę, na to oddalanie się od Europy, albo też i nie. Wielka Brytania, a Europa, ten symbol też monarchii Wielkiej Brytanii był też symbolem dla Europy. Co teraz może się wydarzyć, jeżeli też mowa oczywiście o takiej polityce. Wiadomo, że król brytyjski, ten nowy, nie ma dużego przełożenia na realną politykę, ale ma to przełożenie symboliczne. Może też wydawać oświadczenia, może o czymś mówić. Czy tutaj spodziewamy się jakiejś zmiany też podejścia do tej bieżącej polityki, czy absolutnie nie? To będzie monarcha, który będzie panował, ale nie będzie rządził, będzie dawał pełną, wolną rękę tym, którzy rzeczywiście stery państwa te polityczne dzierżą. To jest symboliczny czel kraju, tak? To nie jest absolutnie niepolityczne i nie całe przez te wiele, wiele lat, jak królowa panowała, to nigdy nie wiedzieliśmy ani jej polityczne. To, co ona myśli, to jest nie do pomyślenia. Ciekawostka jedna, był taki moment przez te ostatnie dni, bo tutaj mieliśmy dużo zmian. Mamy nowego premiera, czyli nową pani premier nawet, kiedy Boris Johnson odszedł. I zanim Liz Truss została zaproszona i została poproszona przez królowę, żeby ułożyć nowy rząd, to mieliśmy taki moment, że byliśmy bez premiera, czyli to była królowa na czele tego kraju, ale politycznie, w sensie, w tym sensie, to jest rząd, to jest partia, która jest demokratycznie wybrana, która kieruje polityczną kierunek tego kraju. Zmiana, śmierć królowej Elżbiety i teraz nowego króla Karola, to nie będzie miało absolutnie żadnego wpływu na politykę w tym kraju. Kasia Madera, BBC, bardzo dziękuję, że jadąc na program, który będzie pani za moment prowadziła sprzed Pałacu Buckingham, znalazła pani jeszcze czas, żeby tutaj z nami chwilę pobyć. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. A Pałac Buckingham i ta symbolika, o której dziś tyle mówimy, to też jeszcze jedno zdjęcie. Tuż po tym, jak to oświadczenie, które już dziś pokazywaliśmy, ten moment wywieszenia tego oświadczenia na bramie Pałacu Buckingham, nad pałacem pojawiła się
tęcza. I to jest właśnie zdjęcie, które też jest takim symbolicznym zdjęciem tego dnia dzisiejszego. W tym momencie pada w Londynie deszcz, jak mówiła nam przed momentem Kasia Madera. A możemy jeszcze pokazać zdjęcie sprzed chwili, dosłownie sprzed Balmoral. Książę Harry przyleciał. On przyleciał ze Stanów, więc miał dłuższą drogę do odbycia niż reszta rodziny królewskiej. I właśnie jest... Był w Niemczech. W Niemczech był, tak? A przepraszam, no, ale był poza Anglią, poza Wielką Brytanią. Tak, musiał dolecieć. I musiał dolecieć i właśnie przyleciał do Balmoral. Rozumiem, że to jest taki wieczór dla rodziny. To jest zdjęcie z samochodu tuż przed wjazdem na teren posiadłości. Rozumiem, że to jest taki wieczór dla rodziny, którą oni spędzą razem dzisiaj. I super. I o tę rodzinę chciałem zapytać. Rodzina brytyjska to jest jedna z niewielu rodzin, na które patrzy cały świat. Nie pojedynczy człowiek, jego żona, jego dziecko, to jest cała rodzina, którą obserwuje cały świat. Rodzina z różnymi perypetiami, rodzina też ze skomplikowanym układem wewnętrznym. Chociażby Harry, o którym przed momentem, Bartku, mówiłeś, chociażby William. Można sięgnąć dalej. Można sięgnąć dalej. A na razie tak, ja tu jakby na razie chcę to pomijać. Radziadków. Ale chciałem właśnie zapytać o ten kolejny krok, bo no, tutaj też nasi goście już o tym mówili, że król Karol III prawdopodobnie nie będzie bardzo długo rządził. To jest, jeżeli się mylę, to poprawcie mnie, to jest chyba człowiek, który w najbardziej zaawansowanym wieku zasiądzie na tronie brytyjskim w historii Wielkiej Brytanii. Tak. Sześć lat podszy od prezydenta Stanów Zjednoczonych. To też symboliczne. W związku z tym, czy to młode pokolenie też ta Młode zmiana... pokolenie, które rządzi świat. mówię teraz już o tym pokoleniu, o którym powiedziałem, czyli Harry, na bok go zostawmy, ten William. Czy to będzie ktoś, kto już jest wychowany w nieco innej kulturze, kto jest przyzwyczajony też do tego, żeby być na tym świeczniku i będzie próbował rządzić inaczej. Jest wychowany w tej popkulturze. On już jakby zna te mechanizmy. Królowa Elżbieta, jak mówiliśmy, zaczynała swoją przygodę z brytyjskim tronem, kiedy właściwie było tylko, no, była prasa, było radio, teraz jest internet. To wszystko już działa zupełnie inaczej. I w związku z tym już patrząc troszkę naprzód, to będzie jakaś też rewolucja, kiedy już będzie ten kolejny krok, bo już widzimy w informacje te oficjalne, że właśnie William jest tym następcą brytyjskiego tronu w tym momencie i on i jego żona Kate będą nosić tytuły księcia i księżnej Cornwalli i Cambridge. To już zostało potwierdzone. Czyli te tytuły, które miała Kamila i Karol. Dokładnie tak. Tak. Znaczy mi się wydaje, że akurat historia Harry'ego czy Williama jest taka, że oni wiedzą, jaki wpływ mają media, bo to media doprowadziły do sytuacji, w której zginęła ich mama. I to chyba wszyscy jakby, i oni wielokrotnie o tym mówią, i tak jakby też tak postrzegają tą sytuację, więc myślę, że jeden i drugi jest bardzo świadomy siły mediów i tego, na ile się wpuszcza, na ile te media z nami funkcjonują. Oczywiście to są różne drogi. Widzimy, co zrobił Harry ze swoim życiem i jak wykorzystuje dzisiaj media. Tydzień temu był wielki wywiad jego żony, która znowu jakby uderzała w rodzinę królewską. Zupełnie inaczej do tego podchodzi William z Kate, która jest, zna się na PR-ze, więc bardzo świadomie weszła w rolę. I tą rolę jakby widzimy, prowadzi w bardzo taki tradycyjny sposób. I komentatorzy w Wielkiej Brytanii zawsze byli pod wielkim wrażeniem tego, jak ona to robi bardzo w stronę królowej. Wydaje mi się, że tego nie wiem, ale wydaje mi się, że w którymś momencie bracia, bo myślę, że oni są bardzo blisko, żyją z sobą i wiemy, że tam jest olbrzymia przyjaźń, miłość między nimi, że oni jakby Harry, William odpuścił Harremu i pozwolił mu pójść w swoją stronę, ponieważ wiemy, że Harry nie zostanie królem nigdy. A William oczywiście wiedział, przecież to było jasne, babcia miała... wiele lat. Tata też nie jest najmłodszy. Jest jasne, że William zostanie królem dość szybko. Tak, on w tej funkcji był. Zresztą jego matka też go tak wychowała. Diana była bardzo świadoma tego, jaką rolę będzie miał Harry, który był wychowywany podobno inaczej, a inaczej był wychowywany William. I to też było ważne i ona miała tego świadomość. Zawsze każda biografia jej podkreśla, że William był wychowywany na króla, ale w taki sposób bardzo świadomy. I to było też widać przy okazji skandali. No i jakoś bardzo wnikliwie nie śledziłem całej historii rodziny królewskiej, ale kojarzę sporo skandali z udziałem Harry'ego, chociażby nieszczęsne przebranie na balu, kiedy przebrał się dziewczyny, dokładnie. Kiedy alkohol, przebrał się w stylu bodajże Wehrmachtu i bawił się na tej imprezie. Zostawię na moment rodzinę królewską i zajmijmy się tym, co teraz. Tu już nasi goście też o tym mówili, o tym planowaniu, o tej symbolice. Czyli ten wielki plan, co brytyjski rząd ma robić po śmierci królowej Elżbiety II, o którym też pisało Politico, ten
artykuł. Ten cały plan państwo znajdą na stronie głównej Onetu. Publikujemy właśnie te informacje, jak teraz formalnie to wszystko będzie wyglądało, ale skoro po mojej prawicy siedzi dziennikarz portalu Politico, no to Michale, opowiedz, jak to wszystko teraz będzie wyglądało. No, to jest bardzo szczegółowo przygotowywany plan, o którym mówił przed chwilą pan Czajkowski. Plan, który wręcz rozpisany jest co do godziny i dokładnie był nie konsultowany, tylko wręcz przygotowywany przez samą królową. On był, z tego co ja rozumiem, to ostatni taki poważny update. Zmiana nastąpiła rok temu, kiedy włączono do programu uroczystości żałobnych kwestie bezpieczeństwa, higieny, ponieważ wtedy był akurat lockdown, a w pełnym rozkwicie kolejna faza pandemii koronawirusa i to pozmienia. No ale same takie założenia generalne się nie pozmieniały i po pierwsze wiadomo, że królowa będzie pochowana za 10 dni. Jest 10-dniowy okres żałoby. Po przybyciu do Londynu trumna ze zwłokami królowej zostanie przywieziona do Windsor, stamtąd pociągiem na stację St. Pancras. Wszystko to wiemy. Niesamowite. Tak, a potem gdzie ją powita premier Wielkiej Brytanii? I trumna zostanie przewieziona do, już w tej chwili nie pamiętam, czy do Buckingham, gdzie zostanie wystawiona na 3 kolejne dni i właśnie za 10 dni odbędzie się pogrzeb. Kondukt przejdzie przez Londyn i królowa zostanie zawieziona do zamku Windsor, gdzie zostanie pochowana w krypcie królów obok swojego męża, księcia Filipa. I warto jeszcze dodać, że w tym czasie król Karol będzie objeżdżał Zjednoczone Królestwo i w każdej prowincji złoży wizytę, będzie w Anglii, w Walii, w Szkocji i w Irlandii Północnej i przez te 10 dni objedzie to królestwo. Rzeczywiście jest niesamowite. Ja muszę powiedzieć, ja podziwiam Brytyjczyków za to. Zawsze ich podziwiałem za te procedury. I bo tutaj Michał oczywiście opowiedział to w skrócie dużym, ale tam jest rozpisane naprawdę wszystko, nie co do godziny, tylko co do minuty, co się ma zdarzyć. Jutro o godzinie 18. Kto będzie stał dwa kroki w lewo? Jaka flaga ma być wywieszona? Jakie medale można sobie przypiąć na klapie marynarki w tym czasie? Jak to ma być ubrane? Jest nieprawdopodobne zupełnie. A wszystko to znajdą państwo, raz to jeszcze powtórzę, na stronie głównej Onetu, tamten artykuł, gdzie dokładnie to wszystko jest opisane, czyli tak naprawdę rozkład tych najbliższych dni, to wszystko na stronie Onetu. Sergiusz Pinkwart jest teraz z nami, to jest pisarz, znawca rodziny królewskiej, który jest w Szkocji, dokładnie w tym miejscu, gdzie dziś, na które miejsce spoglądał cały świat, a więc Balmoral. Jak to wszystko, co się dzieje, wygląda tam na miejscu? Już pan oddaje głos, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Miałem być dzisiaj w zamku Balmoral, ale dostałem w nocy maila, że wizyta jest niemożliwa z powodu ulewnych deszczy. Rzeczywiście przez Szkocję przeszły nawałnice, natomiast jakby wszyscy wiedzieli, że deszcz to nie jest coś takiego, co powoduje zamknięcie całego pałacu i całego kompleksu, który też jest tak naprawdę miejscem turystycznym. I rzeczywiście od rana tutaj to był temat numer jeden. Wszyscy zastanawiali się, co też się dzieje. I kolejna rzecz, nigdy nie podawano tutaj bardzo dokładnych i takich mocno niepokojących informacji o zdrowiu królowej Elżbiety. Kiedy się pojawiła informacja, że lekarze są zaniepokojeni stanem zdrowia królowej, to dziennikarze BBC włożyli czarne krawaty. Tak jeszcze po prostu nie było i w tym momencie wszyscy wstrzymali oddech. Pojechałem do zamku Glamis, który też należy do rodziny królewskiej i jest miejscem, w którym urodziła się królowa matka. I rozmawiałem tam z osobami, które na co dzień jakby też mają kontakt z rodziną królewską. Wszyscy zachowywali duży spokój, natomiast nie było
jakby większej nadziei. Wszyscy oczekiwali tylko na tą informację, kiedy BBC zacznie nadawać hymn God Save the Queen i wszyscy się dowiedzą, że królowa umarła. Pan śledzi bardzo wnikliwie dzieje rodziny królewskiej, też te najnowsze. Kiedy obserwował pan to, co się dzieje w ciągu ostatnich dni, to że i też tygodni, to że królowa Elżbieta II odwoływała swoje kolejne wyjazdy, to że nowa premier przyjęła nominację od królowej nie w Londynie, ale właśnie w Szkocji, to już wszystko było takimi symbolami, że rzeczywiście coś się ze zdrowiem królowej niepokojącego dzieje. Oczywiście, no jakby nikt się nie spodziewał tego, że 96-letnia monarchini będzie miała taki plan dnia, jak to miała przez ostatnie 70 lat. Więc to były takie informacje, ale one nie były jeszcze tak niepokojące. Ale trzeba przyznać, że Brytyjczycy chyba oczekiwali już od wielu dni, jakby wyczuwając piątym zmysłem te drobne komunikaty, które nadawano z Pałacu Buckingham. I nie ma pełnego zaskoczenia tutaj. Wszyscy wiedzieli, że ten moment kiedyś nastąpi i rzeczywiście wiele wskazywało na to, że ze zdrowiem królowej Elżbiety II jest źle. Elżbiety II, ale tutaj, gdzie jestem w Szkocji, w dalszym ciągu bardzo się też pilnie przestrzega, żeby mówić, że to jest królowa Elżbieta I, dlatego że królowa Elżbieta I angielska nie była wtedy jeszcze królową Szkocji. O rodzinę królewską jeszcze teraz chciałem zapytać już nieco szerzej, bo my wokół tego tematu cały czas krążymy, bo tak jak zresztą powtarzam, ta monarchia to jest oczywiście królowa, teraz król, który stoi na czele tego państwa, ale to jest właściwie cała rodzina. My tu już w studiu rozmawialiśmy trochę o tych komplikacjach w relacjach rodziny, o tych trudnościach, o tych no też historiach, które śledził cały świat. Czy to, że teraz najważniejsi członkowie rodziny królewskiej są w jednym miejscu, byli przy Elżbiecie II, oznacza, że ta jedność, ten spokój w tej rodzinie będzie trwał nieco dłużej, czy za moment znów każdy pójdzie w swoją stronę i znów będziemy czytać wywiady albo słuchać tych wywiadów, gdzie poszczególni członkowie rodziny królewskiej opowiadają o tym, co działo się za zamkniętymi drzwiami i że ta atmosfera wcale nie jest tak kolorowa, jakby sobie wszyscy tego życzyli, myśląc o życiu monarchii, życiu w królewskiej rodzinie. Jak mówił Mark Twain, przewidywanie jest bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli dotyczy przyszłości. Na pewno w tej chwili rodzina będzie zjednoczona. Przez jakiś czas wszystkie spory zostaną zawieszone. To na pewno wróci jeszcze w dwójnasób w momencie, kiedy książę Karol, król Karol III, okrzepnie na tronie. Od razu tutaj między bajki trzeba włożyć wszystkie te przewidywania sensacyjne, że on abdykuje, że zostanie jakby tron obsadzony przez kochanego przez ludzi Williama, a książę Karol pozostanie księciem, nie będzie chciał być królem. Nie, nie możemy patrzeć na rodzinę królewską w taki sposób, w jaki patrzy się na zwykłe rodziny. To nie jest i to nigdy nie była rodzina, która się unosiła tylko i wyłącznie emocjami. Tutaj są procedury, tutaj od stuleci panuje reżim, który no, zniszczyłby w zasadzie każdą inną rodzinę. Oni są przyzwyczajeni do tego ogromnego ciśnienia i wiedzą, co należy robić, jak należy postępować. Także teraz spodziewam się, że król Karol III po objeździe tych wszystkich prowincji obejmie tron i zapewne przez jakiś czas nie będziemy widzieć większej zmiany w polityce. Prawdopodobnie Brytyjczycy też zaakceptują Karola na tronie. Tak było zawsze. Brytyjczycy w tym momencie gromadzą się chociażby przed Pałacem Buckingham, co nasi widzowie cały czas oglądają na swoich ekranach. I jeszcze chciałem o tę ludzką twarz królowej Elżbiety zapytać. To jest właśnie Pałac Buckingham. To są tłumy, które przybywają. Cały czas widać napływających ludzi, którzy przychodzą oddawać hołd właśnie królowej Elżbiecie. Ja o tej ludzkiej twarzy chciałem jeszcze z panem porozmawiać, ponieważ też mówiliśmy tutaj o tym, że królowa Elżbieta była swego rodzaju ikoną popkultury. Tutaj takie też słowa padły, ale też sporo mówiło się o tym, że być może jest trochę zbyt chłodna, że kocha bardziej swoje psy niż swoje dzieci.
pan, jak już to podkreślałem, bada dzieje rodziny królewskiej, zajmuje się pan rodziną królewską. Czy jest pan w stanie powiedzieć, jakim człowiekiem była Elżbieta II? Czy rzeczywiście te psy były dla niej ważniejsze niż rodzina? To była ta jej prawdziwa twarz? Nie, nie. Wydaje mi się, że tutaj szukamy trochę sensacji. To była przede wszystkim starsza kobieta, która była przez dziesięciolecia po prostu pod ogromną presją. Jej miłość do dzieci i wnuków jest z pewnością też prawdziwa, nieudawana. Zresztą Brytyjczycy tutaj podkreślają, że jej panowanie to było coś takiego, co dawało stabilność w niespokojnych czasach. Dlatego, że ona była rzeczywiście niezwykle, może dla nas chłodna, dlatego że nie okazywała emocji, ale to było coś takiego, co bardzo było potrzebne w takich czasach, w jakich żyliśmy. Zresztą tutaj też Brytyjczycy mówią, że ludzie pod 70 nie pamiętają nikogo innego na tronie i to, że ona przeżyła tylu premierów, tylu amerykańskich prezydentów, papieży, to jest coś takiego, co się na pewno gromadziło. Mi ona przypominała tak naprawdę Bilbo Bagginsa, który pod ciężarem pierścienia rzeczywiście żył i to się niezwykle jakby uwidaczniało również w jego postaci, w jego posturze. Królowa Elżbieta żyła z tym brzemieniem władzy przez 96 lat i rzeczywiście to jest coś takiego, co naprawdę trudno byłoby sobie wyobrazić normalnemu śmiertelnikowi. Ona miała tą ludzką twarz, potrafiła normalnie rozmawiać. Tutaj też, jak rozmawiałem z ludźmi, którzy pracują na co dzień właśnie w zamkach królewskich, ona była osobą ciepłą, która oczywiście nie spoufalała się z ludźmi, natomiast też nie odgradzała się murem od ludzi, z którymi była na co dzień. Sergiusz Pinkwart, pisarz, był państwa i naszym gościem. Bardzo dziękuję. Spokojnego, dziękuję, mimo wszystko, wieczoru państwu życzę. A zanim państwu przypomnimy sylwetkę Elżbiety II, to jeszcze jedno zdjęcie, bo tu bardzo dużo o symbolice mówimy. I to jest zdjęcie, które opublikował na Twitterze brytyjski dziennikarz Paul Brandt. To jest zdjęcie z Londynu. To są taksówkarze londyńscy, którzy w błyskawicznym tempie porozumieli się i stworzyli taki kordon, zatrzymując właściwie swoje taksówki na jednej z głównych ulic Londynu i tym samym oddając hołd królowi, więc kolejny element tej symboliki. No i tej miłości Brytyjczyków do Elżbiety II. Oglądają państwo specjalny program Onetu poświęcony Elżbiecie II, która dziś
na swoim zamku w Szkocji. Zmarła w wieku 96 lat, po 70 latach pełnienia funkcji królowej Wielkiej Brytanii. I jeszcze jeden symbol. Dzwony kościelne mają jutro bić w całej Anglii, a Centralna Rada Dzwonników zaleca, aby dzwony przez godzinę od południa biły i w ten sam sposób mają one uczcić odejście królowej Elżbiety II. Tak informuje dziennikarz The Times, a ten tweet, jak też i to, co dzieje się w tym momencie przed Pałacem Buckingham i w wielu innych miejscach Wielkiej Brytanii, świata, Europy, ale także i Polski, bo też Polacy dają hołd Elżbiecie II. To wszystko Państwo znajdziecie na stronie głównej Onetu w naszej relacji na żywo. To jest właśnie Pałac Buckingham, a więc Londyn. Jeszcze chciałem o tej ludzkiej twarzy królowej Elżbiety II chwilę porozmawiać, bo ogromna presja, o której już mówiliśmy, to jedno, ale też trochę niekonwencjonalny styl, który Elżbieta II lubiła, to drugie. Te słynne wycieczki, kiedy prowadziła swój samochód po tych zamkniętych terenach, kiedy wszyscy mówili, ojej, przecież królowa ma 90 lat, ona wciąż prowadzi samochód, a królowa właściwie nie robiła sobie z tego nic, tylko wsiadała za kierownicę i jechała. Bo nie musiała mieć prawa jazdy. Dokładnie tak. I nie miała też paszportu, dodajmy tak jeszcze względem takich formalnych rzeczy. Dominiko, czy ciebie takie zachowanie królowej dziwiło, czy też nie? Nie, chyba mnie nie dziwiło. To znaczy, mi się wydaje, że miała to był jakiś wentyl wolności. To znaczy, wydaje mi się, że osoba z taką pozycją i z taką historią i z takimi oczekiwaniami musi coś sobie zostawić, więc myślę, że prowadzenie tych aut to było to. Ona też się znała na silniku, co warto pamiętać, i potrafiła ten silnik naprawić. I właściwie robiła to często lepiej niż jej pracownicy. Poza tym też trzeba pamiętać, że za nią dużo osób jechało też. To nie jest tak, że ona zostawała tam sama na tych wrzosowiskach i szalała, tylko jednak miała dość dużą obstawę. Mi się wydaje, że my wbrew pozorom o królowej nie wiemy za dużo. To znaczy, mi się wydaje, no że to była taka kolejne postać. Moje pytanie, które uprzedziłaś, że tyle o niej opowiadamy, ale tak naprawdę wydaje się, właśnie, że chyba niewiele o niej wiemy. Mi się wydaje, że to jest magia tej postaci, to znaczy, że my o niej nie wiemy, bo ona nigdy nie udzieliła długiego wywiadu, na którym by odpowiedziała na jakiekolwiek pytanie jakiegokolwiek dziennikarza. To też jest bardzo ciekawe. To jest niesamowite, że w Wielkiej Brytanii jest zawód dziennikarzy, którzy specjalizują się tylko w rodzinie królewskiej. I ja myślę, że w Szwecji nie ma takich dziennikarzy, nie ma ich w Hiszpanii, to nie jest jedyna monarchia, a tam możesz całe życie jako dziennikarz żyć, żeby pisać książki czy artykuły tylko o rodzinie królewskiej, więc to też jest jakby niezwykłe, że my właściwie się domyślamy i mnóstwo rzeczy, które się nie mówi, to były miny, plotki, jakieś po prostu wyrwane konteksty od osób, które ją znały oczywiście, im bardziej media były rozwinięte, tym więcej wiedzieliśmy o królowej, ale nie bezpośrednio od niej. Bartku, jaką sytuację z tej polityki międzynarodowej, zostawmy na razie to życie prywatne na boku, najbardziej zapamiętasz z tej historii, no przecież wieloletniej, Elżbiety II, kiedy ona gościła w wielu miejscach, u niej gościło wielu przywódców. Ty przecież śledzisz tę politykę międzynarodową od wielu lat. Masz taką symboliczną chwilę? Wydaje mi się, że tak na pierwszy rzut oka pewnie, jakbym się głębiej zastanowił, to pewnie by mi coś jeszcze przyszło do głowy, ale na pierwszy rzut oka to są dwa wydarzenia. Jedno jest wewnątrz Wielkiej Brytanii, a drugie na zewnątrz. Na zewnątrz to jest wizyta w Stanach Zjednoczonych w 1951 roku. Ona jeszcze nie była królową. Ale już zaczynała pełnić te... Była przygotowywana już oczywiście do tej funkcji i ona sama już na pewno wiedziała wtedy, że znowu, tak jak Dominika powiedziała, tak nic nie wiemy, tak... Przypuszczam, że była przygotowana już do roli królowej i jej zadaniem było, to też wiemy z serialu The Crown, ale to jest prawda, znaczy to jest tak, jak historycy mówią, że tak rzeczywiście było, że ona, jej zadaniem było oczarowanie Amerykanów i jakby rozbudzenie tych specjalnych relacji pomiędzy Londynem i Waszyngtonem. I to się udało. To się udało. Truman był nią oczarowany i tam była wielka przyjaźń zapanowała między nimi i on dzwonił do królowej. Jak chciał coś w Londynie załatwić, to dzwonił do królowej, a nie do premierów kolejnych Wielkiej Brytanii. Natomiast wewnątrz Wielkiej Brytanii myślę, że takim najbardziej dramatycznym momentem no to była jednak śmierć Diany i to zostanie w historii królowej Elżbiety jako taki moment, kiedy coś się zachwiało, ale to też pokazuje jej siłę wewnętrzną. No coś się zachwiało, ale ona stanęła na nogi, zrozumiała, czego naród od niej oczekuje i zachowała się, na koniec zachowała się tak, jak należy. Chociaż ja to pamiętam bardzo dobrze, pamiętam ten 97 rok i tam był nawet
nawet taki moment, kiedy się wydawało, że być może się większość Brytyjczyków odwróci od korony w związku z zachowaniem, złym zachowaniem królowej po śmierci Diany. No ale na szczęście wszystko się skończyło dobrze. Jako dodam, że te relacje między Londynem a Waszyngtonem wciąż są bardzo istotne i wciąż też symboliczne. Joe Biden dziś wyszedł komunikat z Białego Domu, że odwołuje cały właściwie swój plan, wszystkie wystąpienia w tym. Są i na budynkach federalnych w Stanach Zjednoczonych są obniżone flagi. Dokładnie. To też pokazuje, to trudno Amerykanom zarzucić, że uważają królową za swoją, ale jednak... Ale te serca skradła. No ale serca skradła i to pokazuje też potęgę tego symbolu. Wszyscy tęsknimy za... umownie do nazwy urzędnikami, którzy, czyli ludźmi, którzy żyją za publiczne pieniądze, którzy oddają nam więcej niż biorą od nas. Takich ludzi w służbie publicznej nie jest dużo. Ona była takim człowiekiem. I myślę, że to jest też takie wewnętrzne oczekiwanie od nas wszystkich, że fajnie by było, żeby takich ludzi było więcej na świecie. Michał Broniatowski, to samo pytanie. Co zapamiętasz z panowania Elżbiety II? Jakaś sytuacja... Jakieś słowa, jakiś symbol, gest? Ja myślę, że te ostatnie takie jej występy telewizyjne w rozmaitych z dużym poczuciem humoru, kiedy tak z takim dystansem do siebie, ale też kiedy oglądałem tutaj zdjęcia ludzi, którzy koronowanych i prezydentów, którzy się z nią spotykali, zabrakło mi zdjęcia w karocy Windsor, na zamku Windsor, gdzie obok królowej Elżbiety siedzi Lech Wałęsa, który zrobił, to było w 91 roku, chwilę po tym, jak został wybrany na prezydenta i no, zrobił furorę wtedy, ponieważ zapytano o wrażenia, powiedział, że było zbyt szerokie łóżko, nie mógł żony znaleźć. Potem, cały Lech Wałęsa. Tak, potem we wspomnieniach mówił również, że zwrócił uwagę na to, że wszędzie tam wystają przewody ze ściany i są skręcane tak luzem i ostrzegł królową, że będzie pożar. Faktycznie kilka miesięcy później pożar strawił duży fragment zamku Windsor, więc takie rzeczy, ja myślę, że właśnie takie ciepłe wspomnienia pozostaną, to w jaki sposób przybyła na otwarcie Olimpiady w Londynie. Bardzo słynne, tak. Przyprowadzona przez... agenta Królewskiej Mości, tego tak, wyjątkowego. Tak, 007. Natomiast ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć, mianowicie to jest nie tylko w sferze symboliki, co się odbywa, bo akurat tak się złożyło, że dwa dni temu królowa zleciła pani Liz Truss utworzenie rządu jej królewskiej mości, który teraz będzie się nazywał rządem jego królewskiej mości, ale przy tej okazji została po raz ostatni publicznie sfotografowana. Jest do tego tekstu właśnie, do którego tak się ciągle tutaj odnosimy, dołączyłem zdjęcie królowej stojącej w swoim gabinecie, w którym ma przyjąć Liz Truss. Widać wyraźnie, że jest już bardzo, bardzo zmęczona. Wstrząsające zupełnie zdjęcie. I mówię o tym dlatego, że Liz Truss będzie miała, dzięki temu, że śmierć królowej będzie zaprzątać umysły Brytyjczyków przez kilka następnych tygodni, a już na pewno przez najbliższe 10 dni, i w związku z tym nie będą za bardzo się zajmować programem jej nowego rządu, nie będą jej kopać dziennikarzy, nie będą jej przywalać posłowie. To jest spotkanie z panią premier. Tak. Już widać rękę, to też tak jest. No i jest o lasce. I to jest ostatnie zdjęcie królowej. I chyba tak ją zapamiętamy. Uśmiechnięta mimo wszystko. Jeśli pozwolisz, bo był też taki moment w 20 roku, na początku epidemii. Ona miała, to był kwiecień 20 roku. I ona miała wystąpienie w telewizji, kiedy Boris Johnson zarządził lockdown. Ona miała takie wystąpienie, ja pamiętam, oglądałem to wystąpienie, byłem tak bardzo poruszony tym i tak bardzo do siebie przyjąłem słowa królowej, która nam wygłosiła. Ona wtedy powiedziała takie zdanie na koniec, tak zakończyła
Ja to przeczytam po polsku oczywiście. Bądźmy spokojni, że chociaż przed nami jeszcze wiele do zniesienia, to powrócą lepsze dni. Znów będziemy z naszymi przyjaciółmi, znów będziemy z naszymi rodzinami, znowu się spotkamy. I oczywiście te ostatnie słowa po angielsku brzmią lepiej, we'll meet again, bo to jest oczywiście sławna piosenka z czasów II wojny światowej, którą wszyscy brytyjscy żołnierze znali. I ona była taką, bo takie, dla mnie królowa to była taka nadzieja, że nawet jak jest ciężko, nawet jak się coś złego dzieje, to przejdziemy przez to. I mi osobiście będzie jej bardzo brakować. No ja uważam, że coś, naprawdę się coś skończyło na świecie razem z jej odejściem. Jeśli można, wszyscy pamiętamy też słynne przemówienie króla, który się jąkał po wybuchu wojny, który przemawia i wygłasza przemówienie, o którym do dzisiaj ludzie pamiętają. I to, co w tej chwili Bartek przywołał, to jej przemówienie przy okazji COVID-u, kiedy ona rozmawiała z ludźmi, przemawiała do ludzi jak człowiek. Do człowieka, a nie jak obiecujący. Jak matka, jak babcia. A nie jak polityk, który obiecuje, że będzie lepiej na pewno, bo my tutaj wyłożymy na to 100 milionów i tak dalej, i tak dalej. Ale też miała bardzo oszczędny język. Potrafiła dać nadzieję w taki bardzo prosty sposób, ale bardzo elegancki, bo ona nie pokazywała emocji, a to jedno zdanie czasami wystarczyło niż mnóstwo słów. I na tutaj przykład polityków. I tutaj stawiamy kropkę. A ja dodam do tego znak zapytania, bo zapytam już państwa, ciekawe jak będzie wyglądała ta nowa monarchia Karola III. Na to pytanie pewnie będziemy szukać odpowiedzi w najbliższych dniach, tygodniach i zapewne latach. A z nami w studiu byli Dominika Olszyna, Bartosz Węglarczyk i Michał Borniatowski. Dziękuję bardzo. Bardzo wam dziękuję, że byliście dziś z nami, oglądali państwo specjalny program Onetu. Przy bardzo smutnej okazji królowa Elżbieta II. Nie żyje. Umarła w wieku 96 lat. Rządziła przez 70 lat. Coś się kończy, jak powiedział Bartek Węglarczyk. Kończy się też ten program, ale nie kończy się relacja dotycząca tego, co dzieje się w Londynie i w innych miejscach na świecie. Odsyłam na stronę główną Onetu, tam cały czas relacja dotycząca tego, jak świat żegna Elżbietę II. A my, a także Beata Tadla, spotkamy się z państwem jutro o godzinie 7:55 w Onet rano. Do zobaczenia.